Gdy chcesz stworzyć fajną relację z kobietą z ogromnym przebiegiem, witam. Dzisiaj chciałem poruszyć temat relacji z kobietami, które mają ogromne przebiegi. I najłatwiej jest powiedzieć: znajdź sobie dziewicę, bo takie gdzieś tam dziewczyny no są gdzieś tam łatwiejsze, no bo nie miała gdzieś tam faceta przed tobą, zakocha się, no i jakby nie patrzeć, no będzie ci wierna, no nie? Emocje zrobią swoje. Naprawdę gdzieś tam nie usłyszysz, że mój były, coś tam i tak dalej, bo po prostu nie było takiego gościa. Jesteś przykładowo tym jedynym i naprawdę, jeśli gdzieś tam poznajesz dużo dziewczyn, no widzisz te mega kontrasty. Ale co w sytuacji, kiedy dziewczyna naprawdę ci się spodobała, tylko że ma ogromny przebieg. Już pomijam fakt, że ma dzieci. No, załóżmy, że nie ma dzieci. Jest to dziewczyna, która naprawdę miała kilkunastu gdzieś tam partnerów seksualnych, krótkie, dłuższe związki i ty sobie gdzieś tam zakodowałeś, że jest w twoim typie i tak dalej. No, tylko ten mały mankament i jak tutaj sobie z tym poradzić? No, porównałbym to do sytuacji, w której kupujesz jakiś bardzo ekskluzywny samochód, jakieś bardzo fajne auto, ale to auto jest całe gdzieś tam poobijane, to auto ma gdzieś tam masa rdzy i okej, dostaniesz to auto bardzo tanio, ale koszt naprawy to jest wiele pieniędzy, czasu i powiem ci tak, to tylko od ciebie zależy, czy to się opłaca. I musisz mieć tutaj doświadczenie, no bo jeśli zlecisz naprawę takiego auta komuś, no to czasem możesz naprawdę utopić bardzo dużo gdzieś tam pieniędzy i czasem no łatwiej, lepiej no jest zainwestować te pieniądze w kupno nowego auta i będziesz się nim gdzieś tam cieszył latami i będziesz z tego zadowolony. Jednak wiem, że są takie osoby, no pasjonaci, to jest coś takiego jak ja. No, dla mnie poznać gdzieś tam dziewczynę z małym przebiegiem i tak dalej, no to jest nie problem, no nie? Ale powiem ci, tam, no, jakby nie patrzeć, no tam jest stabilizacja. Z jednej strony jest to trochę nudne, no bo taka dziewczyna, okej, to jest tak jak z autem, kupujesz nowe auto, no szukasz tego auta, no nie? I to troszkę zajmuje czasu, no ale jak już kupujesz nowe auto, to praktycznie to auto, no nie będzie miało takich wad, no nie? W sytuacji, kiedy ty szukasz jakiś perełek, nazwijmy to vintage jakiś, no to powiem ci czasem, żeby doprowadzić taki produkt do superstanu i być przy tym mega oryginalnym, no wymaga doświadczenia, wymaga dużo pracy, wiesz? Czyli okej, są dziewczyny, które są naprawdę mega perełkami na świecie, no ale mają właśnie, no są zniszczone całe, rozumiesz? Są zniszczone. I wielu gości podejmuje się próby gdzieś tam stworzenia czegoś z tą dziewczyną, ale nie daje rady. Mają za mało doświadczenia. Bo powiem ci tak, takie dziewczyny, no to będą, nazwijmy je graczami, będą naprawdę miały opanowane do perfekcji manipulacje, będą bardzo łatwo sobie ogarniały facetów, będą działały gdzieś tam za twoimi plecami, będą robiły rzeczy, o których no nie będziesz wiedział i nawet jak się dowiesz o tym, to ją to może nie ruszać, rozumiesz? I to jest tak naprawdę próba twoich umiejętności, wiesz?
No bo okej, masz doświadczenie, ogarniasz sobie już dużo gdzieś tam dziewczyn bez problemu i trafiasz na taką dziewczynę. Chciałbyś, poszukujesz, wiesz, dla sprawdzenia się. Dla sprawdzenia się, a może to nie chodzi o sprawdzenie, tylko ty po prostu szukasz takiej oryginalności, taki vintage. I trafiasz na taką dziewczynę. Wielu trafia na takie dziewczyny, ale nie daje rady. Nie daje rady, tak jak z tym samochodem, go odnowić. Brakuje im środków, brakuje im czasu. W pewnym momencie po prostu łatwiej jest im to sprzedać, oddać. Bo zobaczyli, że zaczęli tonąć, zaczęli wkładać to niesamowite ilości czasu, pieniędzy, a to po prostu dalej wymaga gdzieś tam, dalej wymaga kolejnych nakładów i kolejnych. I czasem jest tak, że kwoty już nigdy nie zostaną zwrócone, rozumiesz? Kwota nigdy nie zostanie zwrócona, a ty, jakby to powiedzieć, dalej nie jest tak, jakbyś chciał, żeby było. Rozumiesz? I teraz zobacz. Tutaj naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość, tutaj naprawdę trzeba mieć mega doświadczenie, no bo mówię, taka dziewczyna jest do zrobienia, jest do okiełznania. Z taką dziewczyną jesteś w stanie stworzyć fajną relację, ale potrzebujesz naprawdę doświadczenia, mega dużego wkładu energii i powiem ci tak, potrzebujesz czasu. Potrzebujesz zachować totalny spokój. Bo zobacz, na początku właśnie, no będzie łatwo, wiesz? Zazwyczaj dziewczyny, które ogarniają dużo gdzieś tam facetów, no jakby nie patrzeć, no korzystają z każdej okazji. Czyli podejdziesz do niej. Dostaniesz bardzo szybko ten numer, przyjdzie od razu na spotkanie. One działają troszkę inaczej, wiesz? One działają, bo one, jakby to powiedzieć, dają szansę. Dają szansę, poza tym przerabiają tylu facetów, że no, dla niej jest to, czego ona gdzieś tam chce. No dobra, tu się z tobą pospotyka, tu z następnym i tak dalej. No i przykładowo, to jest tak, jakbyś poszukiwał właśnie ten samochód. No, wraków stoi masa, no nie? Po taniości i tak dalej. Tylko, że no. Mało kto się za to bierze. Goście gdzieś tam kupują, tak jak z tą dziewczyną, spotka się z nią, raz drugi, prześpi się z nią i później ją olewa, bo nie jest w stanie wytrzymać tego, rozumiesz? Po prostu te manipulacje, te po prostu toksyczne zachowania i tak dalej, to wszystko większość osób ucieka, rozumiesz? Ucieka. Ma dosyć. I ona idzie do następnego, i do następnego. Taka dziewczyna jest nawet w stanie potajemnie spotykać się z tobą i z paroma innymi. Taka dziewczyna jest w stanie bez problemu zdradzać cię i w ogóle nawet ci o tym nie mówić. Taka dziewczyna gdzieś tam zawsze ma zakolejkowanych masę gości. I powiem ci tak, mało komu udaje się, no, z taką dziewczyną wytrzymać. Ją to nawet nie rusza, wiesz, ona se pospotyka się z gościem rok, coś nie tak, gościu ucieka, no i ona już ma następnego. Ona nawet będąc tym gościem, już w międzyczasie sobie pisze, ogarnia innych. I powiem ci tak, taka dziewczyna, no jest do ogarnięcia, tylko musisz mieć nerwy ze stali. Ciebie nic nie może ruszać, rozumiesz? Ty po prostu, okej, dziewczyna, idę gdzieś tam, piszę sobie z jakimś przykładowo gościem, okej, spoko. Dziewczyna, no, idę na spotkanie z jakimś gościem, no okej, spoko. Ale co, nie jestem dla ciebie ważna? No jesteś ważna, nie? I po prostu prób może być masa. I powiem ci tak. Taka dziewczyna, no, będzie, nazwijmy to, nagrodą dla tych doświadczonych, dla tych wytrwałych, dla tych cierpliwych. Bo jeśli przejdziesz przez to wszystko, co inni nie przeszli, pouciekali, to uwierz mi, że ta dziewczyna w pewnym momencie, no, dojrzeje, ustabilizuje się. Ta dziewczyna przejrzy na oczy.
ta dziewczyna na końcu podziękuje ci, że wytrwałeś, że dałeś radę. I ta dziewczyna, widząc to, jak taki stary samochód, że odnowiłeś ją, zainwestowałeś masę czasu, ta dziewczyna po pewnym czasie ci podziękuje. Podziękuje ci swoją klasą, wyglądem. Ta dziewczyna da ci wszystko. Ta dziewczyna stanie się dla ciebie najlepszą rzeczą, jaką gdzieś tam spotkała cię w życiu. To tak jakbyś poświęcił 10 lat na renowację jakiegoś auta starego, które ktoś gdzieś tam już dawno wydał na straty, być może jakiś wyciągnąłeś go z dna jakiegoś jeziora i tak dalej i 10 lat go odnawiałeś, ale po 10 latach wyjeżdżasz na ulicę i po prostu ludzie robią ci zdjęcia, po prostu zapraszają cię na jakieś wywiady, bo to auto jest jedyne w swoim rodzaju. Jedyne w swoim rodzaju. I to jest właśnie taka nagroda, którą otrzymasz na końcu. I uwierz mi, że takich dziewczyn jest bardzo dużo. I zazwyczaj goście, no okej, dojdzie, zaliczy i uciekają. Goście uciekają. Masę gości ucieka od takich dziewczyn. Takie dziewczyny no naprawdę są zepsute, rozumiesz? Naprawdę, to taka dziewczyna może być wciągać nosem, może być alkoholiczką, może być po prostu prostytutką i tak dalej, ale po prostu widzisz, że no jedna na milion, po prostu taki wygląd i tak dalej, tylko po prostu jest zepsuta, jak to auto, rozumiesz? I powiem ci tak, no jeśli jesteś niedoświadczony, polegniesz, rozumiesz? Wielu gdzieś tam niedoświadczonych bierze się za coś, co nie są w stanie udźwignąć, rozumiesz? Ale najważniejsze jest tutaj, no, twoja wiara. Jeśli chcesz, to naprawdę może ci się udać. Ale to może trwać kilka lat, kilkadziesiąt lat. Ta dziewczyna może cię zostawiać, może wracać. Ta dziewczyna może się tak tobą bawić przez 10 lat. Bo to są testy, bo wszystkim robiła takie testy i wszyscy uciekali. Wariatka, ona jest stuknięta, weźcie i tak dalej. I zazwyczaj, no, takie dziewczyny, jeśli pokażesz jej, jeśli ją naprawisz w takim sensie, że cię to nie będzie ruszało, spoko, spoko, dobra, no możesz iść na spotkanie, dobra, no idź sobie coś tam robić, jasne. To taka dziewczyna w momencie, gdy dojdzie do wyjścia z jakimś gościem, ona z nim pójdzie, ale powie, nie dotykaj mnie, możemy wyjść, pogada, i już, widzisz, ona już się będzie odpalała, ona już będzie się zmieniała. I ona ci może przyjść, powie, o, tak, całowałem się i tak dalej. Ale nic nie zrobiła, bo ciebie sprawdza. I takie kobiety, zawsze mówię, są przeznaczone dla, no, najzdolniejszych graczy. Dlatego przykładowo, no, jak ja idę super top laską, taką, że auta trąbią i tak dalej, no to jest jak taka zardzewiała buda, która była wcześniej, nikt nie dostrzegał. Ale ja sobie ją odnowiłem. I to mi zajęło bardzo dużo czasu. Czasu, bólu, nerwów. I później idę sobie z taką gdzieś tam rakietą, żyletą i tak dalej. I to jest taka moja nagroda. To jest nagroda, że taki zwykły gościu jak ja po prostu nie poddał się. Nie poddał się i po prostu wierzył w to, że ta laska jest do zrobienia. Jest do zrobienia. Tylko potrzeba czasu, doświadczenia i wszystko będzie okej. I wszystko będzie okej. Dlatego
Nie poddawaj się, bo to wszystko to są testy. To wszystko to są testy, które jesteś w stanie bez problemu przejść i później nagroda będzie ogromna. I tego ci życzę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i